Rozpoczęła się budowa tramwaju do Warszawy Zachodniej. Nowe tramwaje z większą ilością miejsc siedzących. SKM-ki po nowemu, czyli komunikacja po 9 czerwca. Droga pieszo-rowerowa wzdłuż mostu średnicowego. Przebudowa Warszawy Wschodniej. Kiedyś. Czy ostatnie prace tramwajowe na Obozowej i prace na Filtrowej. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w niedzielę, 9 czerwca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, czym Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z Mniejsza z Tym, czyli mojego subiektywnego przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia. Skończyły się wybory, właściwie możliwość głosowania w tym momencie, cisza wasza się zakończyła, więc czas na Mniejsze z Tym, czyli jest pewnie około godziny 22. A dobrze, zacznijmy sobie standardowo od awarii w intercesach metra, bo mamy sytuację następującą. Nie działa już od 2 tygodni winda na stacji metra Młociny i od tego tygodnia przestała działać winda na metro Ulrychów. Z tym, że to nie jest ta najsławniejsza winda, która nie działa przez 14 tygodni, to jest winna po drugiej stronie stacji. No ale tak czy siak liczymy i kibicujemy, żeby jak najszybciej zaczęła funkcjonować oczywiście. Tymczasem z innych informacji, tramwaj ruszył do Warszawy Zachodniej, a właściwie rozpoczęły się pierwsze prace. W aktualny weekend i w kolejny weekend będzie zwężona trochę ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku do jednego pasa w każdym kierunku, ale spokojnie tylko i wyłącznie przedsmak większego zaawansowania tej budowy, bo już w wakacje rozpoczną się większe prace, mianowicie cała ulica Bitwy Warszawskiej 1920 roku będzie zwężona do jednej jezdni, w każdym kierunku będzie po jednym pasie, tak raczej. Więc będzie co najmniej chodzi oczywiście o przebudowanie pociągu i innych prac, no i ta inwestycja ma się zakończyć w 2026 roku. Aktualnie utrudnienia są największe, jeżeli chodzi o Park Pięciu Sucz, czyli Park Zachodni. W trakcie weekendowych zamknięć również jest droga rowerowa i chodnik zamknięty po północnej stronie samej ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, natomiast teraz już na stałe został zamknięty w dużej części sam park, w miejscu, gdzie będzie po prostu budowany tunel tramwajowy na poziomie minus 1 i minus 2, więc w tym miejscu już aktualnie nie można sobie chodzić, spacerować czy też jeździć na rowerach. Ten jest całkowicie odgrodzony, a niektóre miejsca jeszcze nie są całkowicie wygrodzone i jeszcze będą tutaj realizowane kolejne prace, żeby faktycznie to całkowicie wygrodzić, a większe prace się rozpoczną najprawdopodobniej już na początku wakacji. Tymczasem tramwaje chcą wydłużyć tramwaj, żeby nie tylko dojechał do właśnie Alei Jozońskich i tam skończył swoją trasę, ale również dojechał do tej peronu 9, bo jak dobrze wiemy, tamta przestrzeń już jest wybudowana, tylko że stoi pusta. I tak ma to wyglądać przez najbliższą dekadę, chyba że jednak tramwaje zaprojektują to i dogadają się z aktualnym wykonawcą, aby faktycznie tą inwestycję trochę przeciągnąć i dociągnąć faktycznie tramwaj do peronu 9. Trochę w późniejszej inwestycji perspektywie, ale faktycznie jest to według mnie dobry pomysł, ale ja bym nie oszczędzał się i faktycznie wybudował ten tramwaj od razu do peronu 9, nawet jeżeli ta inwestycja miałaby zostać oddana do użytku później, to bym po prostu to wszystko od razu zrobił w całości, całkowicie wykonał, bo i tak prace konstrukcyjne na peronie 9, znaczy przy Alejach Jozońskich w pustkę, z którą teraz buduje Budimex, będą mogły się rozpocząć dopiero w przyszłym roku, bo dopiero w przyszłym roku się zakończą na prace budowlane, więc de facto się rzeczy, jak tramwaje zaprojektują sobie ten peron 9, to na spokojnie mogłyby po prostu wejść w całym zakresie i całkowicie tą inwestycję wykonać w całości, żeby tramwaj do pojechał do peronu 9, nie kończył chwilowo na Alejach Jozońskich, a później jeszcze będzie jakieś zamknięcie, przepięcie, podłączenie szyn, podłączenie sieci trakcyjnej. Jakby nie ma sensu etapować tej inwestycji, można ją w całości oddać na całej długości, tym bardziej, że i tak przebudowa linii średnicowej ma być opóźniona o kolejne kilkanaście lat. Znaczy, przesadziłem z tym kilkanaście lat, po prostu zacznie się w przyszłej dekadzie. Natomiast ważne jest to, żeby faktycznie tramwaj dojechał i do peronu 9, i do Alei Rzymskich, i najważniejsze, żeby tramwaj przed rozpoczęciem przebudowy linii średnicowej dojechał do Kasprzaka z Warszawy Zachodniej, bo to jest niezbędne element obwodowy, jeżeli chodzi o tramwaje, tak aby dało się sensownie rozładować ruch pasażerów, który będzie kończyć swoją trasę na zachodniej, a będzie chciał dojechać do centrum Warszawy. Więc według mnie to jest kluczowa inwestycja, o którą tramwaje powinny walczyć, niezależnie od tego, jakie inwestycje będą przez to poświęcone. Według mnie dużo bardziej warto byłoby teraz zrealizować tą inwestycję, niż na siłę walczyć z M3, bo dzięki tej inwestycji w najbliższych latach po prostu by lepiej była skomunikowana ta część Ochoty, Woli, jak i również
całej części tej Warszawy, która po prostu, jak również nie samej Warszawy de facto, bo osoby, które dojeżdżają do Warszawy i jadą pociągami, będą kończyć swoją trasę na Warszawie Zachodniej i tam się będą tworzyć niesamowite korki. Ja nie mówię, że te tramwaje, które będą aktualnie dojeżdżać, będą złe, ale po prostu nie będą wystarczające. Tramwaj kończący swoją trasę na terminalu krańcowym nie jest tak samo wydajny jak tramwaje przelotowe, które by mogły przejeżdżać przez tą stację cały czas, w 24 godziny na 7, żeby rozładować cały ten ruch. Tramwaj by mógł podjeżdżać częściej, mogłoby być ich więcej i całe nałożenie ruchu w ten sposób byłoby o wiele lepiej rozładowane. No a tak zobaczymy, z czym się skończymy. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że tramwaje się ogarną. Przy okazji taka ciekawostka, bo tego nie ma w żadnych tematów. Tramwaj na Gocław jest całkowicie gotowy. Aktualnie czeka tylko łącznie na zielone światło od Urzędu Miasta, żeby rozpocząć większe prace, jeżeli chodzi o wykup działek i można właściwie ogłosić przetarg na budowę. Taka jest informacja o tramwaju, którą dostaliśmy podczas konferencji prasowej poświęconej zajezdni tramwajowej Annopol. W skrócie, tramwaj na Gocław jest aktualnie wstrzymywany przez budowę M3, bo na razie trzeba nad tym pracować, żeby po prostu to wszystko powstało w jednym czasie. Według mnie tramwaj na Gocław już by mógł powstać i aktualny problem komunikacyjny, który tam jest, by został już w tym momencie rozładowany, a przynajmniej po części do czasu budowy M3, która faktycznie tam by się przydała, ale dużo szybciej można już rozładować ten ruch i faktycznie lepiej skomunikować tą część szynowo miasta z resztą centrum Warszawy. Chociaż według mnie też trzeba pamiętać, że nie tylko wyłącznie pasażer myśli o tym, żeby dojechać do centrum, ale też ruch pomiędzy dzielnicami by się przydał. To o czym już od dawna mówię, 189 powinno być na całej długości tramwajem. Ale dobra, lecimy dalej, bo się rozgadałem. A mianowicie tramwaje do końca czerwca, właśnie o wspomnianej zajezdni Annopol, mają już przejąć cały ten teren i dzięki temu będą mogły rozpocząć kolejne prace, jeżeli chodzi o wykańczenie tego wszystkiego. Ciekawostek, sama inwestycja się zakończy właśnie w czerwcu, później tramwaje będą wykańczać wszystkie pozostałe pomieszczenia, jak na przykład postawienie tam mebli, bo wiadomo, że te pomieszczenia są aktualnie puste, więc tramwaj muszą dokupić wszystkie meble. Najprawdopodobniej też będą kupować jakieś nowe pojazdy, bo tramwaj tego jeszcze nie przyznają. Twierdzą, że z innych zakładów będzie można przewieźć różne pojazdy techniczne, ale de facto będzie im brakować tych pojazdów technicznych, więc będą musiały być tam zakupione. Nie wiemy na razie kiedy, ale to jakby zapamiętajcie moje słowa w tym odcinku z 9 czerwca 2024, że mówię, że są potrzebne pojazdy techniczne do zajezdni Annopol nowe, których aktualnie nie mają tramwaje warszawskie. Wspomnijcie moje słowa, na pewno to się jeszcze wydarzy. Tymczasem z ważnych informacji będzie 400 osób tam pracować, większość osób przenosi się z innych zakładów, ale też trochę będzie nowych osób, które najprawdopodobniej to będzie 100 nowych etatów. Więc taka ciekawostka, jeżeli chodzi o zajezdnię Annopol. No i przez całe wakacje będzie trwała przeprowadzka, żeby faktycznie nam te nowe tramwaje przenieść, ale to i tak na razie będzie tak właściwie w trybie testowym wszystko jeszcze działać. Tymczasem z innych ciekawostek, niedługo będzie film z całej zajezdni Annopol, który zobaczycie na dniach. Natomiast przetarg na nowe tramwaje. No, ma być więcej miejsc siedzących. Tramwaje widzą te skargi, że Hyundai są właściwie puste, jeżeli chodzi o miejsca siedzące. Te 30 miejsc siedzących, które się znajduje w tramwajach, które mają pojemność dużo, dużo większą, no, przydałoby się faktycznie, żeby można było tam więcej osób upchać, jeżeli chodzi o miejsca siedzące. Może inaczej, dokładnie o co chodzi. 160 nowych tramwajów o długości 33 metry. W większości będą to tramwaje jednokierunkowe, w części będą to tramwaje dwukierunkowe. I nad tym aktualnie tramwaje faktycznie planują, żeby to zrealizować. O, Hyundai mają pojemność 30 miejsc siedzących na 250 osób łącznie w tramwaju. Czujecie, że faktycznie jest coś nie tak, ale chodzi o to, że faktycznie ruch tramwajowy w kierunku Winnicy czy w kierunku Wilanowa będzie dosyć potężny. Dlatego też tramwaje chcą, zakupiły pod tramwaje, które są bardziej pojemne niż bardziej wygodne, jeżeli chodzi o miejsca siedzące. Ja sam osobiście nie jestem jakoś zaskoczony tym, że jest tak mało miejsc siedzących, ale całkowicie rozumiem też osoby, że faktycznie chcieliby, żeby było tam więcej. Tylko pamiętajcie, że jak są więcej jest miejsc siedzących, to są zazwyczaj to podwójne obok siebie miejsca siedzące, więc trzeba obok kogoś siedzieć. A tego już z kolei pasażerowie też nie lubią. Więc no, chyba żebyśmy ustawili miejsca siedzące tak samo jak są w metrze. To mogło być rozwiązanie tego problemu, ale nie wiem, czy na to są gotowe tramwaje. Tak czy siak, jest to faktycznie planowane, żeby ogłosić ten przetarg. Miał być już ogłoszony w pierwszym kwartale, na razie tramwaje cały czas czekają i on będzie starać się o pieniądze z KPO na razie w ramach tej podstawowej części, bo to jest przetarg ramowy, czyli bez finansowania zapewnionego, będzie na 20 tramwajów, później na 160 w opcji łącznie, no ale zobaczymy, co z tego faktycznie wyjdzie. Na razie tramwaje nie wiedzą, skąd pieniądze pozyskać, bo z tego KPO to może być cienko, więc no tyle w temacie. Z innych ciekawostek, no to SKM-ki już jeżdżą celowo, to co mam już mówić niedawno.
niedawno. Od dzisiaj SKM-ki jeżdżą według nowego rozkładu jazdy wakacyjnego, korekta jazdy, czyli S1 jeździ pomiędzy Pruszkowem a Otwockiem przez warszawską linię średnicową, czyli przez Warszawa Śródmieście, czyli przed podmiejską średnicę. S2 jeździ już teraz od lotniska Chopina do Sulejówka Miłosny przez Warszawa Śródmieście i to też jest nowość, która faktycznie została zrealizowana. Z kolei S3 jeździ pomiędzy Legionowem bądź Radzyminem na trasie pomiędzy właśnie lotniskiem Chopina, a w większości przypadków przez do lotniska, przez nie Warszawę Gdańską, tylko przez Warszawę Centralną, to jest ta zmiana, i na przykład zatrzymuje się na Warszawa Targówku. Tak, w końcu Targówek ma więcej niż jeden pociąg na godzinę. Z innych informacji mamy też S4 i S40, w których przypadkach dużo się nie zmieniło. S4 jeździ normalnie co pół godziny, a S40 jeździ po prostu teraz normalnie na Warszawę Główną. W przyszłości planowane jest wydłużenie S40 do Radzymina. Taką są na czasem jak S4, czyli że za Wiliszewem nie pojechać do Zagrzeba Południowego, tylko do Radzymina. No i to tyle, jeżeli chodzi o te zmiany. Tak wygląda nowy schemat komunikacji miejskiej, jeżeli chodzi o SKM-ki. Zwróćcie uwagę, że wszystkie pociągi jadą przez SKM, wszystkie SKM-ki właściwie jadą przez Warszawę Zachodnią i prawie wszystkie SKM-ki jadą na linii Radomskiej do Służewca pomiędzy Alejami Zimskimi i Zachodnią. Jadą do Służewca właściwie wszystkie 4 SKM-ki, pomijając same S1, które omija to, bo jedzie właśnie omijając to wszystko. S9 już wiemy w tym momencie, że nie wróci, co trochę smutne jest dla mnie, ale mimo wszystko i tak czekamy na S5, które miało się pojawić do Ożerwa Mazowieckiego. No inaczej, jak się patrzy na ten schemat, to tak ewidentnie widać, że no brakuje tutaj tej części pod Warszawy, pod Warszawy wszystkich gmin, no i tak samo brakuje tej części. Tu mamy linię w kierunku chociażby Kobyłki, która jest całkowicie nieobsługiwana przez SKM-ki, a tu mamy w kierunku Sochaczewa, Błonia i Ożerwa Mazowieckiego. No, nie wiem, co w tym temacie się zmieniło. W sensie, jakby pamiętajcie, że SKM-ka i burmistrz Ożerwa mówili, że chcą SKM-kę do Ożerwa wybudować, znaczy wybudować, puścić, że wszystko da się zrobić, tylko jak się zakończy przebudowa Warszawy Zachodniej. Przebudowa, jeżeli chodzi o perony, i właściwie większość prac tam w tym terenie się zakończyła, więc według mnie nie ma aktualnie żadnych przeciwwskazań, żeby po wakacjach, zgodnie z nowym rozkładem jazdy, już po wakacyjnym, uruchomić SKM-ki do Ożerwa Mazowieckiego. Tylko pytanie, czy cały czas są dobre chęci, żeby to zrealizować. Według mnie nie ma aktualnie żadnych przeciwwskazań, żeby tą inwestycję ukończyć. I na Wasze pytania i odpowiedzi, że brakuje stacji na linii obwodowej, SKM-kę można puścić z Ożerwa chociażby. Do Warszawy Głównej można puścić ją przez średnicę, znajdzie się miejsce. Ewentualnie od biedy można po prostu puścić pociągi, które by jeździły z Ożerwa Mazowieckiego, dalej omijając Gołąbki przez Powązki, na Warszawę Gdańską i później od drugiej strony dojechać do Zachodniej, bądź skończyć swoją trasę na Wschodniej. Możliwości są. Nawet mógłby ten pociąg pojechać dalej przez Toruńsko, przez Targówek i pojechać prosto do Kobyłki. Możliwości są. Tylko i wyłącznie według mnie są potrzebne chęci. A pamiętajcie, że połączenia, które były bezpośrednio pomiędzy Ożerwem Mazowieckim, Błoniami, do Błonia też powinny pojechać SKM-ki, ale Błoni nie chcą. Inaczej, mieszkańcy chcą, władze nie chcą Błonia. Natomiast SKM-ki, jeżeli by jeździły pomiędzy Ożerwem Mazowieckim a Gdańską nawet, no to mają po drodze faktycznie tylko łącznie jeden przystanek kolejowy, czyli Powązki, ale i tak ta linia się cieszyła dosyć dużym powodzeniem. Sam miałem okazję parę razy z tego korzystać i to jest niezła teleportacja, bo faktycznie ten pociąg bardzo szybko dojdzie do linii metra i całkowicie nie rozumiem Intercity, znaczy PKP, PLK i ogólnie PKP, które się skarżyło, że teraz będzie lepiej, wygodniej, bo pociągi będą jeździć przez Warszawę Centralną zamiast przez Gdańską. Ja osobiście dużo bardziej wolałem pociągi chociażby do Zakopanego czy do Gdańska jadące z Gdańskiej, bo były dużo lepiej skomunikowana z metrem. Więc nieironicznie do mnie ten argument nie trafia, a takie coś według mnie byłoby lepsze. Ale dobra, bo znowu się zgadałem. Z innych informacji, w Olsztynie są już wszystkie 4 perony. Od dzisiaj, od 9 czerwca zostały uruchomione wszystkie 4 perony. Oczywiście prace tam cały czas są realizowane. Tymczasem wraca ponownie temat kładki rowerowej przy moście średnicowym. Zmieniła się władza, no to wiecie, też nowe możliwości się pojawiły. Pamiętajcie, że most średnicowy jest planowany do całkowitej gruntownej przebudowy. Są różne koncepcje, jak go przebudować. Oczywiście cały czas przebudowa linii średnicowej się opóźnia, więc teraz to jest dosyć daleko odsunięte. I dlatego też miasto pomyślało, że a może byśmy spróbowali, wiadomo, że chodzi też o zmiany władzy. Natomiast pomysł jest taki, żeby zostawić rezerwę pod możliwość wybudowania tam faktycznie tej części pieszej rowerowej, chociaż według mnie to całkowicie nie trafia. Ja bym zrobił po jednej stronie mostu część pieszą, po drugiej stronie część rowerową. Bo łączenie pieszych i rowerzystów, co możemy zobaczyć na moście
na Pragę, całkowicie nie trafia do mnie. W sensie inaczej, łączenie pieszych i rowerzystów to jest tylko łącznie są osoby za tym, które nie jeżdżą na rowerach i innych pośrodkach UTO. Jakby to jest całkowicie bez sensu, jeżeli chodzi o wygodny sposób przemieszczania, chyba że jedziemy podziwiać widoki i no i tak padniemy w tych pieszych, więc jakby według mnie to jest całkowicie bezsensowne podejście. Dużo lepsze było faktycznie zrobienie tam albo samej drogi rowerowej, albo samej części pieszej. Natomiast to jest ważne, czemu o tym też miasto myśli? Bo niedługo jest przewidziana przebudowa mostu Poniatowskiego. No i w związku z tym powraca temat, jak wyznaczyć drogę rowerową wzdłuż mostu Poniatowskiego. I jeżeli miasto by wybudowało właśnie samą drogę rowerową wzdłuż mostu Ośrednicowego, no to wtedy by nie musieli zrobić tego na moście Poniatowskim. Tam by pozostała tylko łącznie część piesza i część dla tramwajów i samochodów. To według mnie dobre podejście, ale zobaczymy, co faktycznie z tego stycznia wyjdzie. Na razie podział byłby taki, że na moście jest współudział inwestycji pomiędzy PKP, PLK, a Miasto Stołeczne Warszawa, a jeżeli chodzi o zjazdy dróg rowerowych i części pieszej po jednej i po drugiej stronie za przyczółkami mostu, by to już było w rękach miasta. Według mnie pomysł dobry, żeby faktycznie z mostu Poniatowskiego, z Alei Jezymickiej przeciągnąć drogę rowerową na most średnicowy. Pytanie, czy faktycznie to się uda. Też tylko i wyłącznie faktycznie jest pomysł, ma jedną wadę, a mianowicie jeżeli by powstały te części piesze rowerowe, nie będzie możliwości rozbudowy tego mostu do przyszłościowych planów, żeby na moście średnicowym było 6 torów. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie słyszałem o tym pomyśle i trochę mnie to zdziwiło, ale miłe zaskoczenie, że ktokolwiek myśli o tym, żeby wstawić tam 6 torów. Nie wiem, jest ta jedna osoba w komentarzu, która powie Wukatka do wschodni! Spokojnie, raczej wątpię. Ale pomysł ciekawy, tylko jeszcze trzeba wybudować tunel pod Alejami Zimskimi na 6 torów, a nie wiem, czy to jest realne. Z innych informacji, ale tu żeby nie było, na razie jakieś wstępne rozmowy są analizowane, na razie czekamy na odpowiedź PLK w tym temacie, jeżeli chodzi o tą kładkę pieszo-rowerową. Natomiast co ze wschodnią? No na razie kilkanaście miesięcy czekamy, aż się skończy projektowanie. Jak się skończy projektowanie Warszawy Wschodniej, będziemy mogli powiedzieć, kiedy będą dalsze prace realizowane. Na razie kilkanaście miesięcy przewiduje PKP PLK, że będzie jeszcze trwało projektowanie. Dziwne, że nie są w stanie określić, do kiedy jest projektowanie, skoro wyznaczyli jakiś pewnie czas na tą inwestycję w ramach tej umowy, więc trochę dziwne jest według mnie, że nie potrafią określić, ile to będzie trwało, no cóż. Chyba, że to robią wewnętrznie, to faktycznie może być ciężko. Ważne jest to, że faktycznie wschodnia jest przewidziana do przebudowy, właściwie wszystko się na wschodniej zmieni, będzie zadaszenie nad całymi peronami podmiejskimi. Perony dalekobieżne nie są jakoś tutaj wypisane, więc nad częścią peronów dalekobieżnych też będzie zadaszenie, nowe perony, mają być nowe tory, ma być trasa tysiąclecia schowana pod peronami, przejście, nowy przejazd tramwajowy, ma być też nowa droga rowerowa wyznaczona, nowe przejścia podziemne, no i oczywiście schody ruchome wraz z windami na wszystkie perony. Tak, w skrócie ma być to przebudowane, ale na razie nie wiemy kiedy. Ironicznie PKP PLK nie daje żadnych terminów. Na średnicy wiemy, że po 30 roku, a jeżeli chodzi o wschodnią, to no jak będą projekty, to będziemy mieli średnicę, znaczy wschodnią. A kiedy to będzie, to tego nie wiemy. Tymczasem most Czewski w końcu jest szansą na ukończenie przebudowy. Ironicznie ja myślałem, że on taki jest celowo, jak ja tam zawsze jeździłem do Gdańska. I się okazało, że jednak niekoniecznie. Taki ten most, wiecie, on tam się urywa w połowie. On był wybudowany przez wojsko jako tymczasowy most. Ostatecznie jest cały czas, tylko jest nieużytkowany. No bo jest niedokończony, jest w połowie wyburzony. No i teraz czekamy, zbombardowane. Natomiast teraz czekamy, aż faktycznie będzie odbudowane na całej długości i tam z konserwatorem zabytków walczyli, też się zmienił konserwator i może się uda we wrześniu uruchomić to, bo fundusze na to są przewidziane z tam Polskiego Ładu do końca tego roku, muszą je wykorzystać. Więc no zobaczymy, faktycznie most by się przydał tam drogowy w tej relacji, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli w końcu ruszy ta inwestycja, to można tam się przyjadę to nagrać, bo w sumie ładny most. A nie będę ukrywać, że bardzo ładnie wygląda z daleka, zwłaszcza jak się jedzie pociągiem. Dlatego przydałoby się, żeby funkcjonował, bo jednak mimo wszystko, nawet jeżeli coś jest zabytkowe, to najlepiej działa, jak funkcjonuje tak, jak było przewidziane od początku, a nie, jest tak jest. Tymczasem ostatnio miała okazję być kolejna przypadkowa sytuacja, że pociąg wjechał na zły tor. Pociąg kolei mazowieckiej wjechał na zły, zamknięty tor i chwilę przed blokadą w tym miejscu udało mu się wyhamować, kiedy maszynista zobaczył, ojoj, w złym miejscu jest przystawiony rozjazd. I możemy zobaczyć, że faktycznie pociąg szybko zatrzymał się. Pantograf się uszkodził, no bo tam nie było sieci trakcyjnej idealnie zrealizowanej jeszcze. Wjechał przed przeszkodą faktycznie, która blokowała tor. To jest tor zamknięty przelotowy, który faktycznie nie miał całkowicie przelotu dalej, bo on się tam urywa, więc gdyby pociąg nie wyhamował, to byłoby cienko, by wykoleił się pod nowym dachem i by była kompletna lipa. Na szczęście dzięki motorniczemu kolei mazowieckich wszystko się udało zrobić. Byli wszyscy ewakuowani, jeżeli chodzi o pasażerów.
No i tyle. Faktycznie Koleje Mazowieckie zaznaczają, że dzięki właśnie szybkiej operacji maszynisty czynią Małkowi udało się uniknąć katastrofy, choć pociąg nie wjechał w nic, co było po trasie, więc faktycznie dobra informacja. No szkoda, że mimo wszystko to cały czas się wydarzyło. To miało miejsce 5 czerwca, jak coś. Tymczasem zmiany w Ursusie. Od 5 czerwca linia 187, 401, 517, 716, N35 i N85 zmieniły swoją trasę i omijają aktualnie przebudowę ulicy Lalki. Z innych informacji, dzisiaj jeszcze do końca dnia, nawet pomijając to, że wybory są do 21, to i tak do końca dnia możecie korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej z okazji wyborów. I będzie jeszcze w tym roku jedna okazja na bezpłatną komunikację miejską, czyli oczywiście w dzień bez samochodu, który jest we wrześniu, nie pamiętam którego września, chyba 21 września, ale nie dam sobie ręki uciąć do tego, więc jak ktoś nie pamięta, pamiętajcie, że we wrześniu. I kolejny dzień bez komunikacji miejskiej, czyli za darmo komunikacja miejska w Warszawie nastąpi nawet tego nie wiedziałem. W Kolejach Mazowieckich i WKC też jest w ramach tego bezpłatne w pierwszej i drugiej strefie biletowej. W WKC w pierwszej, no bo nie ma drugiej strefy biletowej, a w Kolejach Mazowieckich w pierwszej i drugiej. To fajna, dobra informacja. Wracając do tematu. Kolejna okazja po dniu bez samochodu będzie oczywiście na wybory prezydenckie, które nastąpią w przyszłym roku. Tymczasem, jeżeli Wam się podoba mój plakat Gdynia Główna, który mam w tym miejscu od partnera kanału, którym jest Koleo, możecie go kupić właśnie ze strony sklep.koleo.pl. Macie link do niego w opisie. Taką Gdynię i dużo więcej innych plakatów również z Warszawy możecie kupić z różnymi dworcami z Polski. Z innych informacji, nielegalne reklamy. Bilans z maja 2024. Ile zostało tego wszystkiego przeprowadzonego? A, już Wam mówię. 806 kontroli, 41 usuniętych obiektów, 152 wszczęte postępowania i 136 decyzji nakładających kary. Nielegalne reklamy nie odpuszczają. I co możemy, w ogóle, ja mam taką jedną nielegalną reklamę, którą widzę i tylko się stam, kiedy ZDM ją zauważy. Bo jest taka jedna na placu Unii Lubelskiej postępowania, tak. ZDM, halo, gdzie jesteście? Tutaj jest taka nielegalna reklama. Ja wiem, że mogłem zgłosić na 19.115, ale szczerze powiedziawszy, chcę kibicować z boku i patrzeć temu. A nie będę też taką osobą, która to wszystko zgłasza. Bo przy nielegalnych reklamach, lubię patrzeć, jak oni to robią tak wszystko po cichu. Albo zgłoszę to. Może następnym razem to zgłoszę. Mniejsza z tym. Zerknijmy, co faktycznie się dzieje. Zobaczmy tutaj jedną nielegalną reklamę, która wystawała poza elewację budynku w pasie drogowym bez pozwolenia ZDM-u. Na szczęście ZDM szybko sprół to i chyba budynek też pomalowali. No ale mniejsza z tym. Faktycznie zostało to zlikwidowane. Fajnie, że adres zasłonili, to nie wiem w sumie, co to, gdzie to było. No także takie ciekawostki, jeżeli chodzi o nielegalne reklamy z maja. Łącznie w tym roku już zostało przeprowadzonych ponad 4481 kontroli, więc całkiem dużo. Tymczasem ostatnie prace są na obozowej realizowane, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe. Teraz w najbliższym czasie, czyli od 8 czerwca do 21 czerwca, jest zamknięty ten odcinek drogi. No, z tym, czy jest zamknięty, to Wam nie powiem, bo. No, bo nagrywałem tą inwestycję dzisiaj, czyli 9 czerwca, i nie było to jakoś tak zamknięte. W sensie wydawało mi się, że tam dało się dalej wjechać, ale mogę się mylić. Nie dam sobie ręki uciąć. W sensie faktycznie jest to wszystko rozkopane w tym miejscu, ale tam jakichś większych prac budowlanych nie było jeszcze dzisiaj w weekend. Natomiast faktycznie ten odcinek jest już zamknięty wedle infoulicy i 21 czerwca mają się zakończyć wszystkie prace i wszystkie utrudnienia, jeżeli chodzi o właśnie budowę nowych przystanków tramwajowych wzdłuż torowiska tramwajowego na Obozowej. Film o tym zobaczycie najprawdopodobniej w tym tygodniu. Tymczasem kolejne prace są na Krzyżowickiego i Nowowiejskie realizowane. Od poniedziałku będą kolejne prace, jeżeli chodzi o utrudnienie. Linia autobusowa Z15 będzie sobie jeździć normalnie, ale bez konieczności jakichś dodatkowych objazdów, z tego co mi się wydaje. Natomiast co faktycznie jest ważne, oto teraz od 17 czerwca do 23 czerwca będzie drugi etap, a pierwszy etap będzie właśnie teraz, czyli od 10 do 16 czerwca. Pierwszy etap to jest właśnie zamknięcie w tym miejscu tego wlotu Krzywickiego z Nowowiejski. Nie będzie możliwości wjazdu jadąc od Alei Niepodległości, a później będzie drugi zamknięcie, czyli oczywiście drugiego wlotu. W skrócie, torowisko tramwajowe w tym miejscu będzie całkowicie wymienione nowe. Faktycznie przyznaję, bo to też nagrywam i to też zobaczycie w najbliższym tygodniu. Widziałem szyny na łuku, że czekają faktycznie do wstawienia w tym miejscu i tam już jest trochę po części to skróte, więc faktycznie prace tam dalej jeszcze trwają. Z innych informacji już kończących dzisiejsze mniejsza z tym, będą zmiany na węźle
w Warszawie. Poprawa dla kierowców. Już za chwilę właściwie będzie udostępniona nowa jezdnia na węźle Lubelska, tak aby faktycznie tam nie dobiło się do korki. Tam po części był jeden zjazd zamknięty na czas zmniejszenia korków, które tam się realizowały i teraz powinno się to wszystko już zakończyć. Dzięki czemu będzie przywrócony ruch w relacji z A2 z Terespola w kierunku S17 do Lublina. Także takie informacje od Gdaki. No i co ja mogę powiedzieć? Cały czas trwa głosowanie w sondażu, mniejsza z tym, jaką inwestycję nagrać w ramach 200. odcinka warszawskich inwestycji. Bardzo blisko są dwie inwestycje i obwodnica śródmiejska i bulwary trzeciego etapu, chociaż de facto jak sobie dzisiaj zgłębiłem trochę ten temat, to są bulwary... Inaczej, bulwary były podzielone na, z tego co pamiętam, dużo odcinków, chyba. Się powstały one etapami, tam był jeden, drugi, trzeci, trzy odcinki powstały. De facto tych odcinków było 5, 6 albo nawet więcej i dopiero połowa powstała bulwarów nowych. Jakby większość tej inwestycji nie została jeszcze zrealizowana. I to nawet całkiem ciekawych elementów. Zresztą to, co tam faktycznie było planowane w ramach tych bulwarów, brzmi ciekawie. No, ostatecznie nie powstało. Ja wiem, że to plany z 2006 roku, ale dalej, brzmiało ciekawie. Tramwaj wodny, który by pływał wzdłuż całej bulwaru. Według mnie to byłby strzał w dziesiątkę, bo tam dobrej komunikacji brakuje. No ale na razie nic w tym temacie nie mamy. Jeżeli chodzi o budowę, jeżeli chcecie, żebym zgonił ten temat, to oczywiście możecie głosować cały czas na to na karcie społeczności, no albo na obwodnicę śródmiejską, która jest na drugim miejscu. Zobaczymy, co wygra. Jak wrócę z mojej działki, to w tym się zajmę, czyli oczywiście od przyszłego poniedziałku mniej więcej. Tego nie najbliższego, tylko kolejnego już będę normalnie nagrywać filmy. Tymczasem jest Was tutaj coraz to więcej. Dokładnie 16 387 osób już kliknęło przycisk subskrybuj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie, żeby ten licznik się zwiększył, to Wy też przyciśnijcie przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnego wydania. Mniejsza z tym, które się pojawi za tydzień, ale raczej wcześniej niż w niedzielę. No i co ja mogę powiedzieć, jeżeli taki film Wam przypadał, to zostawcie go w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmów i chcecie mi pomóc w ich realizacji, zostańcie patronami Avizonosza, patronite.avizonosz i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W tym tygodniu dużo będzie filmów, tylko muszę się ogarnąć. Jutro jeszcze mam końcową sesję, więc nie wiem, o której godzinie zobaczycie jutro filmy. Nieironicznie się tym nie chcę, dzisiaj nic już nie będę montować, może poza jednym przelotem, jakimś shortsem na rano, ale jakichś większych filmów na jutro nie mam do przygotowania wcześniej, ale jest trochę tych filmów jeszcze do zrealizowania, chociażby film Zajezdnia Neapol czeka w kolejce, Plac Centralny, Plac Powstańców Warszawy, Unowa ulica Chmielna, te inwestycje są jeszcze z poprzedniego miesiąca, mamy też tramwaj na Filtrowej, prosiliście, to go nagrałem, tramwaj na Obozowej, też go nagrałem i może jeszcze jutro też coś nagram. Jeżeli pytacie się, kiedy będzie film Zapraszamy do Metra, to będzie to w późniejszej części miesiąca. Jeżeli pytacie się o Warszawę Zachodnią, pełen film, to się pojawi też w późniejszej części miesiąca. A z pozostałych inwestycji to w sumie nie wiem, co tam jeszcze jest. Jest na przykład Tunel w Tedesinie, który nagram, jak będzie ładna pogoda. I ulicę Suwa, która mniej więcej w podobnym zakresie będzie tak realizowana. A, no i jeszcze z ważnych informacji, jak będzie ładna pogoda we wtorek, to będę w Zakopanem. I nagram ten nowy peron, który został tam oddany do użytku. Bo jeszcze na koniec miesiąca ma być oddany kolejny peron. I to też nagram, ale wtedy pojadę trochę na trochę dłużej. Więc zobaczymy, jeśli będzie ładna pogoda we wtorek, to pojadę tam. Jeśli nie, to pojadę w kolejnym tygodniu. Tymczasem zobaczę się wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i mam nadzieję, że głosowaliście w wyborach, a nawet jeśli nie, to wyniki, które za chwilę będą Wam się spodobały. No, chociaż tych wyborów ostatnio było dużo, ale jeszcze przynajmniej jeden. Przynajmniej już nie w tym roku. Ale faktycznie przyznaję, że już się zastanawiam, co ja tak często jestem w tym lokalu wyborczym obok mnie. Dobra, do zobaczenia. Cześć!